Drodzy Państwo, a z nami jest już nasz pierwszy gość, niekoronowany król Twittera, idol polskiej, o, naraża się pan idol polskiej młodzieży Twitterowy. I człowiek, któremu inni influencerzy kłaniają się w pas. Janusz Piechociński. Dzień dobry. No, ja w innej kategorii występuję. Otóż, jakiej? W kategorii edukatora, proszę. A, no to nie, tak, edukatorzy wśród nie. influencerów są dzisiaj bardzo popularni. No, wiem. Okazuje się, że odbiorcy wcale nie oczekują tylko jakichś głupich treści, głupich filmików, ale bardzo często śledzą chociażby ciekawostki, takie no, jak, które pan przedstawia. Oczywiście, dlatego te ciekawostki są przesycone także luźnymi tematami, po to, żeby przybliżyć wszystkim, że życie jest bardziej ciekawe niż się niektórym wydaje i trochę idzie pod prąd przekazom i mabenom, które generuje polska polityka, szczególnie w obozie rządowym. A czy pan, pamiętamy taki moment, w którym pan zauważył, że to, co pan wrzuca do internetu, takiego różnego rodzaju ciekawostki, że one nie tyle padają, nie tylko padają na podatny grunt, ale że też właśnie bardzo interesują młodych ludzi stricte. Pamięta pan taki moment? Ależ oczywiście, że tak. No bo pamięta pan tę ciekawostkę, którą pan wtedy podał? A ile tam ciekawostek? No, prosta sprawa. Czy wie pan tak mniej więcej w ostatnich latach, ile produkujemy sztuk miliardów papierosów? Nie mam pojęcia. No tak 120. 120. Tak. A co który Polak pali? Mhm. Oczywiście mówimy rzuć w chłopie jak najszybciej, bo... Co drugi? Nie, no już co czwarty, proszę pana. No i zwracam uwagę, albo wiele osób się nie przyznaje. No, albo ile się sprzedaje dziennie alkoholu w postaci słynnej małpki? O, bardzo dużo. 3 miliony sztuk, tak mniej więcej około. Tak, tak to wynika, ale fascynujące jest na przykład to, jak zmienia się polski handel. Mhm. Jak w dyskontach dzieje się tam promocja, jak no wchodzimy właśnie, w... No właśnie, bo z tych ciekawostek, które pan podaje w internecie, no możemy tak naprawdę bardzo dużo się dowiedzieć o nas po prostu, nie? O nas jako o społeczeństwie, o nas jako o rozwoju naszego kraju. Ja cieszę się, że jest masa bardzo interesujących portali, które na przykład handlowych czy spożywczych, które publikują szerokie, liczne badania o nas, o naszych postawach, jak kupujemy, jak to jest, że chcemy jajka od szczęśliwej kurki, ale takiego taniego. To chcemy. Albo, że bardzo ciekawe badanie, że wraz z zamożnością rośnie chęć nasza do zwiększania nakładów i przestrzegania zasad w ochronie środowiska. No rzeczywiście. I, a pod tym młody przedstawiciel szeroko pojętej gimbazy społecznej wpisuje, no dobra, 3,5 litra wypasiony SUV. Albo pada nazwisko znanej europosłanki i zapytanie, czy czasami nie chodzi w butach skórzanych. Okej. Więc wie pan, tutaj internet jest taki Ja tylko powiem otwarty. Naszym widzom, bo być może nie wszyscy wiedzą, że to my sobie nie żartujemy. Pan Janusz Piechociński, były wicepremier, jest rzeczywiście jedną z najbardziej popularnych, a już na pewno wśród polityków, jednym z najpopularniejszych polityków, jeśli chodzi o social media nie, no, w Polsce. Ostatnio jakiś tam za styczeń podano, że... Był pan na pierwszym miejscu, zdaje się. 12,7, tak? A premier i kancelaria 7,1. Jestem zaniepokojony, co oni robią, tak? I co będą bardziej... robić, pana strącić? Nie, i ja wcale się nie dziwię, że od czasu do czasu premier, historyk i ekonomista, były prezes dużego banku, swego czasu wicepremier i kreator polityki gospodarczej, od czasu do czasu pojedzie mocno z grubą bronią, a my wszyscy się zadajemy sobie pytanie. A wy jesteście panowie, jeśli można zapytać, na ty z panem premierem Morawieckim? Nie, ależ gdzież, kilka godzin przekazywałem mojemu następcy w resorcie gospodarki, a później zmieniono nazwę za czasów premier Szydło na resort rozwoju panu wicepremierowi. Były przygotowane teczki, informacje. Wówczas wicepremierowi Morawieckiego. Tak, tak, tak. Jak to było przygotowane? No i z nadzieją myślałem, że ogłoszony program na początku 2016 roku wszechstronnego rozwoju się ziści. No i jak wiemy, nie bardzo się ziszcza. A ciekawi przykład... pana, zaraz wrócimy do takich tematów bieżących, ale skoro już mówimy o panu Morawieckim, który przed 2015 roku trzymał z waszym obozem, z obozem Donalda Tuska. Nie, 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 przepraszam, bardzo bylibyśmy niesprawiedliwi, ja nie chcę być złośliwym, był doradcą premiera Tuska i w efekcie powstała Polska w ruinie.
To prawda. Bo z tym przesłaniem programowym. Można też tak to ująć. Także w późniejszych komentarzach dzisiejszej telewizji, no wie pan. Jeszcze o tej telewizji też sobie porozmawiamy, ale tak już na moment tylko, a poważnie, a potem możemy sobie jeszcze znowu podworować, czy ciekawi pana ta zmiana Mateusza Morawieckiego? To znaczy, że on rzeczywiście sam będąc kiedyś stałym gościem restauracji Sowa i Przyjaciele, wiemy, że był też tam nagrywany, a później ta jego zmiana frontu. Myśli pan, że to po prostu wynikało z takiej czysto ludzkiej chęci zrobienia kariery politycznej? Nie, po prostu zmiana frontu, gdy to inny wygrywa wybory? Nie, przypomnę, że miał propozycję na ministra finansów i był jednym z licznych ludzi, którzy odmówili. Na szczęście, bo wtedy przyszedł bardzo pragmatyczny, serdecznie pozdrawiam, minister Szczurek. Jeden z nielicznych ministrów finansów, który zdystansowany był do polityki, tak jak obecna pani minister. No ale ze Szczurkiem budowaliśmy wtedy takie bardzo racjonalne, mądre relacje i był otwarty na polską gospodarkę, potrzeby przedsiębiorców i to dało efekt w dynamice wzrostu, bo przypomnę, że kiedy startowałem w grudniu 2012, kończyliśmy wchodzeniem kryzysu światowego z opóźnieniem przez Niemcy do Polski, tego od Lehman Brothers, 2008-2012, no i pierwszy kwartał 2013 to było zaledwie 0,3% PKB, a oddawaliśmy czwarty kwartał 2015 4,6%, cały rok 3,8%. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj, nie tylko w kontekście tego, co niesie dla polskiej gospodarki przedsiębiorczości wojna na Ukrainę, mówimy o recesji technicznej, a za chwilę się okaże, że jednak mam recesję. I to będzie bardzo bolesny proces. Ale to jeszcze ostatnie pytanie o premiera Morawieckiego. Kusiło pana kiedyś, żeby go zapytać, panie premierze, panie Mateuszu, jak to się stało, że najpierw był pan doradcą Donalda Tuska, a później ogłosił pan, że wskutek rządów Donalda Tuska Polska była w ruinie, że tu się coś nie spina, że to jest jednak niekonsekwentne mocno? Zwracam uwagę, że w styczniu 2015 roku mieliśmy kryzys frankowy, tą spekulację na franku i ówczesny prezes jednego z najważniejszych banków kapitału zagranicznego w Polsce był zapraszany na systematyczne raz w tygodniu spotkania z... Przypominamy, że ciągle mówimy o panu Mateuszu Morawieckim, bo po prostu on często zmieniał rolę. Ministra gospodarki z prezesami banków, gdzie dyskutowaliśmy, jak na to zareagować. Jak państwo wiecie, nie poszliśmy rozwiązaniami węgierskimi kosztownymi do budżetu, wytrzymaliśmy to ciśnienie, bo udało się wydyskutować, że jest to spekulacja i trzeba twardo przeciwstawiać się dokonywaniu różnych sztucznych działań interwencyjnych. Panie premierze, to porozmawiajmy też trochę o sprawach bieżących. Rosjanie. O zysku Orlenu? O Orlenie chyba dzisiaj najwięcej będzie. Jeśli państwo lubią słuchać na temat Orlenu, na temat pana Daniela Obajtka, to teraz będzie chwilę na jego temat. Rosjanie ogłosili niedawno, że wstrzymują dostawy ropy do Polski, po czym telewizja publiczna, obóz władzy i Daniel Obajtek pochwalili się, że uniezależnili nas od rosyjskiej ropy. Proszę wytłumaczyć, o co w tym chodzi. No więc chodzi o to, że jak państwo pamiętacie, w roku 2022 byliśmy, a szczególnie w wydaniu premiera Morawieckiego to było widoczne, szczególnym krytykiem i rozdawaliśmy ciosy, razy i stygmaty na lewo i na prawo. Tam bodajże w maju premier zapowiedział, że Polska przestanie importować ropę. Podjęliśmy te działania nie tylko w propagandzie związane z węglem, no, a jednocześnie napieraliśmy na naszych sojuszników w Europie i polskie media szczególnie, ale także w licznych wypowiedziach pan premier bez litości czołgał Francuzów, a przede wszystkim Niemców, no bo to wygodne w tej stygmatyzacji. Po czym okazało się, że po pół roku wojny, ku zdumieniu wielu, dla takiego analityka jak ja i innych, którzy siedzieli cicho, ale patrzyli, analizowali, dużo czytali, no nagle okazało się, że Polska wyszła na czwarte importowe mocarstwo z Rosji produktów i że byliśmy jednym z większych darczyńców do rosyjskiego budżetu. Później były te od maja zawstydzające działania, łącznie z tym, że za grube miliony złotych wynajęto samochody i one z przyczepami jeździły po
po Europie i w miejscowych językach mówiły, kto tam nurza się we krwi, jest ukraiński, jest za to odpowiedzialny, bo dalej handluje z Rosją. Po czym okazało się, że w styczniu tego roku, kiedy już wreszcie nawet te Niemcy, Scholza, który nie tylko jeśli chodzi o wcielone o eksport broni i dostawy broni, amunicji, istotnie zmienił zdanie pod wpływem choćby Amerykanów, no to nagle okazało się, że w styczniu Polska jest największym w Unii Europejskiej importerem tej ropy. Co prawda my nie importujemy statkami, ale o czym znowu wszyscy wiedzieli, ale media... Mało się o tym mówiło, to prawda. Teraz ta sytuacja przypomniała, że no my ciągle po roku wojny ciągle importowaliśmy ropę z Rosji. Dobrze, a dlaczego importowaliśmy? No między innymi dlatego, że była najtańsza w tych uwarunkowaniach, które były, tak? Choćby z tego powodu, że wypominamy innym, że nie przestrzegali tej doktryny $60 za baryłkę. Wypominamy Indiom, że 25 razy bodajże statystyki za styczeń zwiększyły import i że 27 rafinerii indyjskich przerabia olbrzymie ilości ropy rosyjskiej, a nawet Stany Zjednoczone kupują ich wyroby w postaci oleju napędowego, którego wiadomo, że na światowym rynku trochę brakuje. No więc masę, ale co wzburzyło tu jakby ludzi, do których dotarła informacja, że dopiero zakręcenie kurka ze strony pana Putina i dostawcy rosyjskiego, no nagle PiS i Orlen przekuwa sukces. Pamiętacie? No to zostawiamy jako takie bohaterskie działanie Daniela Obajtka, że dzięki nam nie importujemy już... Za tego Redoty, który tam był agenta polityki rosyjskiej Tuska, to było 100% importowanej ropy, a teraz jest 0%. No, ale żeby... Tylko, że wiadomości TVP zapomniały podać, że to nie była nasza decyzja w tej chwili, tylko to była decyzja Putina. Ale to już zostawiam to, bo to wie pan, no, po pierwsze nie pluj na drugiego, jak robisz to samo. No więc my pluliśmy i to ustami samego premiera, czego się nie robi, bo to rozumiem, że jakieś media, że jakieś tam portale, lobbyści sobie używają, publicyści sobie używają, ale w momencie, kiedy zaczyna sobie używać premier, to ma konsekwencje. Tym bardziej, że mówimy o naszym sąsiedzie i naszym największym partnerze w wymianie handlowej. Te 27-28% z nadwyżką handlową polskiego eksportu idzie na Niemcy i nasze problemy realne w gospodarce roku 2023 będą się brały przede wszystkim czy także z tego, że Niemcy zaczynają kupować kieszenią, a przemysł niemiecki generuje mniej zamówień na półprodukty, komponenty. No choćby wielokrotnie tu także w tym samochodzie czy w innych samochodach Onetu mówiłem o tym, że my więcej sprzedajemy przez niemiecką gospodarkę do Azji polskich produktów niż sami bezpośrednio. Ja tylko dodam, że w elektrycznym samochodzie i oczywiście powiem wam, drodzy widzowie, że jak sprawdziłem pana premiera Piechocińskiego, pana premiera, który zna wszystkie najciekawsze ciekawostki i oczywiście z głowy wymienił dokładną liczbę samochodów elektrycznych w Polsce. 40 tysięcy. Więcej teraz, bo to przybywa, tylko że problem... Chyba na bieżąco te liczby otrzymuje. Polecam, jest licznik elektromobilności, to jest, tylko że zwracam uwagę, że na ważne pytanie, gdzie będzie budowana fabryka Izery, to jest ten nasz samochód, którego produkcja ma ruszyć w 2025-2026 z dużym znakiem zapytania, to odpowiedział, że w Górach Izerskich. No, a jednocześnie jako polityk, jako parlamentarzysta głosował nad specustawą, która odlesiała tereny na Śląsku pod tą fabrykę. Więc ale wróćmy, panie premierze, do tej rosyjskiej ropy. O co tu chodzi? Bo też rzeczywiście taka kolportowana grafika jest przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, przez Daniela Obajtka, przez telewizję, tak zwaną telewizję publiczną, o tym, że Orlen w 2015 roku, to pańskie czasy wielkiej polityce, importował 100% rosyjskiej ropy, a w 2022 0%. Tylko, że ja to wszystko sprawdziłem i oba dane są nieprawdziwe. Nie. Jest to bardziej skomplikowane, dlatego że my przez kilkadziesiąt lat byliśmy w obszarze tego, co nazywało się Układem Warszawskim i RWPG. To prawda. No i jednym z naszych walorów było to, że to właśnie ropociągiem przyjaźń szła ropa do dzisiejszego Orlenu w Płocku. Ale jednocześnie także za tego nieszczęsnego premiera Tuska
i zmieniający się wicepremier do spraw gospodarki, my bardzo mocno inwestowaliśmy, budowaliśmy Lotos. Po co? Po to, żeby drogą morską mieć alternatywę. Ja byłem pierwszym w gazie, żeby tu Państwu uzmysłowić, bo przecież dzisiaj wielki koncern Orlenu ma także polskie PGNiG w sobie, tak? Polską energię w sobie. Zbudowaliśmy takiego dużego gracza i też na tym polega cynizm, czy wyuzdanie w propagandzie, że oto dzisiejsze obroty Orlenu porównuje się z Orlenem z roku 2015. Zapominając o tym, że nie tylko gazety po prasy regionalnej zasiliły ten koncern. Ale wracam do tego wszystkiego. W związku z tym w roku 2014 byłem pierwszym ministrem gospodarki, który mu powiedział, jak Rosjanie nam zakręcą kurek, to my to przeżyjemy. Z tych właśnie powodów przez lata inwestowaliśmy w Lotos. Po co? Po to, żeby mieć port północny, po to, żeby mieć tam możliwości odbioru dużej ilości ropy, po to, żeby produkować to, czego nie produkuje Orlen, czyli bitumity i tak dalej, i tak dalej. Ba, wokół tego coś powstało. I teraz proszę zwrócić uwagę. Lotos został sprzedany Saudyjczykom. W 30% za, jak patrzymy na dzisiejsze wyniki, za kwartalny zysk tego, co kiedyś nazywało się rafineria Lotos, a dzisiaj się nazywa w 70%. A to proszę przypomnieć te dane, to znaczy za ile to 30% zostało sprzedane, a jaki był zysk Lotosu? A chce pan, żebym ja powtarzał to, co mogłoby być w umowie, która jest tajemnicą, to dokumentów, do których nie ma, czy w dalszym ciągu ma utrudniony wzgląd Najwyższa Izba Kontroli, a prokuratorzy straszą inspektorów Izby No dobrze, ale pan jest Januszem Piechociński. Nie, więc ja odsyłam do tych wpisów. Ja tylko chciałem, proszę zwrócić uwagę, że z jaką konsekwencją pytam, bo od czasu do czasu konto pana prezesa Obajtka pochwala te określone działania i ja wtedy grzecznie pytam i nie mogę na to pytanie uzyskać informacji. Dlatego z tych powodów chciałbym, żeby NIK wreszcie przyniósł nam te wiadomości. Na przykład, czy Saudowie za te 30% już zapłacili, czy zapłacą, jak poczekają na dywidendę za zeszły rok. Także ale to proszę powiedzieć ogólnie, jak pan ocenia generalnie decyzję o tym, żeby no więc taki włożyliśmy w Lotos 8, 9, 9,5 w zależności jak liczymy, bo tam jeszcze Lotos Kolej, czyli przewozy kolejowe ropopochodnych i tak dalej dochodzą, tak? Włożyliśmy tyle miliardów. Sprzedaliśmy go na poziomie kwartalnego zysku. Kwartalne, nie przychodu, tylko zysku, tak? 30%. W umowie obłożyliśmy bardzo, jeśli to, co dyskutowano w sejmowych komisjach, czy w różnych wystąpieniach, na przykład na senackich spotkaniach w tej sprawie jest prawdą, a sądzę, że jest, obłożyliśmy to, że te 30% ma bardzo duży wpływ na zarządzanie, na kluczowe decyzje strategiczne. Wszystko to uwarunkowaliśmy tym, że chodzi o to, żeby potwierdzić i wzmocnić naszą niezależność z kierunków dostaw, bo to Saudowie, bardzo duży producent ropy surowej i przetworów, na pewno do swojej rafinerii to dostarczą. No ale zwróćmy też uwagę, że to z naszej strony wyszły pomysły, że chcemy tą transakcję zrobić. Komisja Europejska stanęła na straży, czy nie będzie monopolizacji rynku. W związku z tym poprosiła, żebyśmy skorygowali na przykład, żeby nie wzrósł znacząco udział Orlenu w stacjach benzynowych. W związku z tym efektem tego jest, a to nasza władza przygotowała scenariusz i nasza władza znalazła partnerów. No i nagle okazało się, że jednym z tych partnerów są węgierskie firmy państwowe z przewagą kapitału państwowego. Więc pytam, tutaj atakujemy tego nieszczęsnego Tuska tym, jak to był tym partnerem, sojusznikiem Putina, tak? A z drugiej strony wpuściliśmy kapitał państwa, które w Unii Europejskiej dzisiejszej jest jedynym tak naprawdę wiernym sojusznikiem gry Putina i robi na tym nawet bezczelnie interesy. Panie premierze, zaraz jeszcze na moment o Tusku, ale proszę też nam wytłumaczyć, jest pan specjalistą w tej dziedzinie, o co chodziło z tymi wysokimi cenami, tak z perspektywy czasu, paliwa na stacjach Orlen, to znaczy, specjaliści mówią wprost, one były zawyżane, wyższe niż mogłyby nawet być. Przypomnę, jest takie scenki w internecie, jak Jarosław Kaczyński 2014-2015 fotografował się z karnistrami benzyny i pokazywał, ile kosztuje surowiec, a jakie są marże i jakie są akcyzy i VAT-y. Pamięta pan. I wtedy
Ten gniew Jarosława Kaczyńskiego i ówczesnej opozycji z PiS-u polegał na tym, że cena przekroczyła się podstawowego paliwa, zbliżała się do 6 zł. A nawet było 6,15. Ale wtedy, przypomnę, 2,13, 2,14, ropa stała 110, 118 dolarów za baryłkę. Dzisiaj stoi koło 80, tak? Ta ropa jest, są jego możliwości dostarczenia do Polski. I proszę zwrócić uwagę, co wydarzyło się w grudniu, kiedy Orlen przygotowywał nas do tego, że wrócimy do innej stawki VAT-u. Tak? No pamiętamy, tak, że były te rzeczy. I teraz na czym rzecz polega? Że w czasach, kiedy ropa stała wysoko, decyzją rządu i kierownictwa państwowego z dominacją kapitału państwowego na spółce giełdowej, my stosowaliśmy bardzo niskie marże. No więc to była na przykład marża rafinerii na 5 z kawałkiem dolara. A w roku 2020 mieliśmy także całe miesiące, kiedy marża rafineryjna przekraczała 35, czy zbliżona była do 35 dolarów. Między 5 a 35 jest różnica. Mhm. W związku z tym proszę też zwrócić uwagę, że w ogóle te kształtowanie cen rynku na polskim rynku paliwa, dominanta dostaw hurtowych pochodzi dzisiaj właśnie z Orlenu i z Lotosu na ten rynek dla nie tylko orlenowskich stacji, nagle okazuje się, że mamy to oderwane w ogóle od realiów rynku. Już ma pan czytelny sygnał, spada ropa w związku ze spowolnieniem w Chinach, a wcześniej z zamknięciem Chin, spowolnieniem w Europie i tak dalej. Spada tam 80, 82, 70 parę. Okazuje się, że u nas z dramatycznym opóźnieniem spada cena dla nas do odbiorców. Co się, panie premierze, pańskim zdaniem stanie w przyszłości z Danielem Obajtkiem? Donald Tusk określił go ostatnio publicznie jako oligarchę Putina. Wie pan, ja też tutaj trochę dworując sobie, bo my żyjemy przede wszystkim w świecie propagandy, a zapominamy o tym, że w efekcie nierynkowych, kształtowania rynkowych cen energii, w efekcie rosnących monopoli, które zgrubnie wydaje się te pieniądze, doprowadzamy do sytuacji następującej, że tolerujemy bardzo wysoką cenę, tolerujemy wysokie marże, wysokie zarobki, chwalimy się, iż odprowadzamy dużo VAT-u i do akcyzy, a później nawet z tych pieniędzy, które czytaj zarobił dla nas Orlen, to na przykład stosujemy dopłaty. No więc, przepraszam bardzo, jak energia elektryczna zdrożała z 400 zł do 1600, no to teraz co, dajemy dopłaty albo zamrażamy cenę energii, no to popatrzmy na gospodarkę węgierską, czym zakończyło się zamrożenie podstawowych produktów. Ale panie premierze, ja wiem, że personalia rządzi... są najważniejsze. Nie, no, ale to jest czasami też istotne, bo mamy pewną sumę działań, decyzji podejmowanych przez pana Daniela Obajtka. Dlaczego w którymś momencie pojawiła się, przy okazji tej transakcji z Lotosem i tak dalej, pojawiła się taka fajna ustawa, gdzie wprost opozycja zapytała, czy czasami nie chodzi o bezkarność. Otóż panowie przy zapleczu tych doradców prawnych, którzy pracowali nad umową z Lotosem, wpisali sobie, mając większość w Sejmie, że nawet jeśli analizy wprowadziły w błąd decydentów, to decydenci tych spraw są nieścigalni, niekaralni. Rada nadzorcza i zarządy, o czym my mówimy, to znaczy dzisiaj po 8 latach ścigamy różne decyzje Rady Nadzorczej Polimerów Szczecin czy kogoś tam jeszcze, tak, po 8 latach, a tu sobie wprowadziliśmy wyłom, że w przypadku od czasów już sprzedaży 30% Lotosu ileś stacji Mola, no bo najbardziej kuriozalne jest jedno, ten bardzo antyputinowski Orlen, wie pan jakie stacje z jakim brandem kupił na Węgrzech? Myśli pan, że są to stacje Mola? Nie, to są stacje Lukoila. Mhm. Hej, obudźmy się, chłopaki. No więc jest tutaj cała masa pytań, jest ograniczony dostęp do materiału, bo chłopaki kryją się za spółkami prawa handlowego, giełdowymi rozwiązaniami, tylko zapominają o tym, że jest to strategiczna spółka i proszę zwrócić uwagę, wszyscy unikają odpowiedzi na jedno pytanie. Kto ostatecznie zatwierdził ten kształt umowy wyprzedaży majątku Lotosu? I to pytanie... Zmienia i nazwiska. O, panie tak Sasin. Zawsze na Twitterze no, profesor Leszek Balcerowicz. No, panie Sasin. Pan zatwierdził? Panie Kaczyński, pan zatwierdził? Panie premierze, pan zatwierdził? Na jakim posiedzeniu rządu podjęto decyzję, że się na to godzimy? Czy to tylko robiła Rada Nadzorcza i Zarząd Orlenu? No niemożliwe, bo to jest niezgodne z odpowiedzialnością czyli za jednak, majątek Skarbu czyli Państwa. Czyli jednak personalia padły w naszej rozmowie. Drodzy no Państwo, naszym gościem był pan premier Janusz Piechociński. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie premierze, że był pan naszym gościem o poranku.